Tak, fajne są targi pod tym względem, że jest tutaj pełno instruktorów. Euforia generalnie ściąga mnóstwo osób, jest tu zawsze pełna sala. I mówię, jest to fajny pomysł, żeby pokazać się z nowymi produktami. Nie zawsze jest okazja, żeby to gdzieś wypromować. Także mówię, tutaj się opatrzy towar i myślę, że będzie się lepiej sprzedawał. Zauważyłem, że w stosunku do roku ubiegłego jest coraz więcej wystawców. Na poprzedniej edycji, z tego co pamiętam, chyba ta hala w ogóle była przeznaczona wyłącznie do zajęć. W tym roku już zajęli ją praktycznie w całej wystawcy, także no, widać, że jest to rozwojowa. My jesteśmy tutaj cyklicznie, jesteśmy co roku, także jest to impreza, której nie odpuszczamy. No i myślę, że to po prostu już pomału w naszej firmie jest to tradycja, że co roku się tutaj wystawiamy, uważamy, że warto tutaj przyjeżdżać. Na targach mamy przygotowaną degustację dla naszych gości. Mamy przygotowane napoje hipotoniczne po wysiłku, także czy to zajęcia crossfitowe, czy też z sali obok. Dodatkowo dla osób głodnych mamy batony proteinowe, batony energetyczne, Just Fruit, także gorąco zapraszamy i polecamy. Branża fitness uważam, że będzie się rozwijać, jest to rozwojowy rynek w Polsce. Podejrzewam, że przez najbliższe 15-20 lat fitnessy będą się otwierały i cały czas będzie na to popyt. Także no, jest to przyszłościowa branża na pewno.